Dzień dobry Państwu. W czasie, kiedy przez okoliczności pandemii, lockdownu, mieliśmy możliwość tęsknić się za Eucharystią, ze względu na zamknięcie kościołów, ograniczenie liczby ilości wiernych, mogących uczestniczyć we mszy, wychodzi książka o Eucharystii. I pewnie dla tych stęsknionych. I pewnie też dla osób, które przez to doświadczenie pandemii, lockdownu, mają jakieś takie poczucie zniechęcenia, zobojętnienia. To może być dobra inspiracja. Książkę Kosmiczna Celebracja napisała Patrycja Hurlak, aktorka, dziennikarka, prezenterka. Niedawno nawrócona. Ja nie wiem, czy to tak niedawno. Szczęść Boże, w ogóle wszystkim Państwu bardzo Was serdecznie Tam Nie wiem, czy to tak niedawno, bo to tak ponad 10, 10 lat temu z kawałkiem, więc to już troszkę czasu minęło, tak. E, tak, witam serdecznie wydawcę książki Ojca Zbigniewa Ptaka z inicjatywy ewangelizacyjnej Wejdźmy na Szczyt. Witam serdecznie wszystkich. Jest z nami e, też jeden z pierwszych czytelników e, książki, e, ksiądz dr Henryk Małecki w parafii Św. Tomasza w Warszawie i e, wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie, historyk Kościoła. Witam serdecznie. E, Jednym z pierwszych czytelników jest też e, aktor e, Tomasz Kolarik. Witam serdecznie. Dzień dobry, Tomasz Kolarik, kłaniam się bardzo i mi miło. I miał być z nami również e, ilustrator książki, e, Michał Matuszek, który niestety obudził się dzisiaj z anginą, ale wysłał SMS-a, którego pozwolę sobie przeczytać. E, bo zawarł też takie pierwsze wrażenia e, po lekturze. E, Michał pisze tak. Ta książka była dla mnie swego rodzaju e, oknem zasłoniętym firanką. Jak okno swego rodzaju zasłonięte firanką? Niby wiesz na co patrzysz, Eucharystia, ale dopiero odsłaniając firankę i otwierając okno, widzisz tak naprawdę na co patrzysz i czujesz wiatr i słońce na własnej skórze. Cieszę się, że wskazałeś mi to okno które razem otworzyliśmy. Dzięki temu możemy patrzeć na Eucharystię innymi oczyma, zobaczyć tę kosmiczną celebrację. E, I pozdrawiania serdeczne przesyła nam e, autor ilustracji. E, Patrycja, gdybyś mogła opowiedzieć o, o tym w ogóle, skąd pomysł na książkę, skąd czerpałaś inspirację, dla kogo jest ta książka? Hmm jest ciekawe pytanie, bo zaczęłaś od tego, że w pandemii się stęskniliśmy za Eucharystią. Książka, pomysł na książkę pojawił się dużo wcześniej, dużo przed pandemią. I Nie ukrywam, że pandemia była dla mnie błogosławieństwem, bo pewnie bym tej książki nie skończyła. Pomysł był taki, że miałam konferencję o Eucharystię, zafascynowana Eucharystią. Od momentu, jak zrozumiałam, co się dzieje podczas mszy świętej, nie potrafię o niej przestać mówić, pisać, gdzie się da, jak się da. I ojciec Zbyszek Odsłuchał e, moją konferencję, właśnie o Eucharystii i przychodzi do mnie i mówi: Patrycja, może byś. Na... Chociaż ja nie wiem, czy wtedy nie byliśmy, jeszcze na, pa na pani i na ojciec byliśmy. Pani Patrycja, może by pani napisała tutaj e, książkę, o... taką jak ta konferencja? I ja w swojej pysze mówię, no pewnie, przecież mam konferencję, miesiąc mi to zajmie. Szybciutko spiszę, spiszałam swoją konferencję, i się okazało, że to jest tyle w porównaniu do całości. Tym sposobem cztery lata pracy, ile razy ja namarudziłam się Panu Bogu, że się zgodziłam w ogóle, że zdecydowałam się przełożyć muszę świętą, bo ojciec mówił wtedy, ale żeby to była tak forma świadectwa, żeby nikt nie czuł się oceniony, że czegoś nie wiedział i jeszcze żeby było takie proste, żeby i dziecko zrozumiało i osoba, która nie jest teologiem. Myślę, no przecież tak tłumaczę, no to na pewno się uda. Mm -hmm. Jak doszłam do anamnezy, to pamiętam wtedy telefon do przyjaciela, czyli do biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Mówię, księże biskupie, jak ja mam wytłumaczyć, żeby moja mama, która jest parę lat w kościele, dopiero zrozumiała, czym jest anamneza i z płaczem? No i tak wyglądało pisanie tej książki. Cztery lata modlitwy, cztery lata siedzenia, może napisania jednego akapitu, czy pół strony dziennie. Dużo więcej modlitwy niż, niż pisania. I mówię, gdyby nie pandemia... Ja bym nie skończyła tej książki. Nie znalazłabym tyle samozaparcia, żeby usiąść, przeczytać ponad 60 innych pozycji, bo to nie jest przecież tak, że ja mam wiedzę nie wiadomo, jak objawioną, i w ogóle tutaj nagle ją przekazuję wszystkim. To jest bardzo, bardzo dużo pracy i jeszcze przełożenie tego na tak prosty język, żeby właśnie ta grupa docelowa, czyli nie teologów, bo my możemy sobie podyskutować w nauczelni, możemy sobie podyskutować, używając słów anamneza, epikleza, yy, frakcjo, komiksjo i tym podobne, ale yy, moja mama powie: A przepraszam, o co chodzi? Wytłumacz mi to. Yy, I yy, grupa docelowa to są właśnie osoby, które nie mają styczności z teologią, którym trzeba prosto wytłumaczyć nieprostacko i mam nadzieję, że to się udało. Cała dalsza praca, jak był materiał skończony, wyglądała tak, że prosiłam nastolatków i moją mamę, żeby czytali tekst i bez wstydu punktowali mi co jest jeszcze niezrozumiałe, mówię nie, mu, nie, nie, nie krykujcie się, że to rozumiecie czy tamto, tylko po prostu konkretnie punktujcie mi co jeszcze trzeba wytłumaczyć i tak powstawała ta książka, dlatego się nią bardzo cieszę, bo to jest owoc dużej ilości pracy, owoc dużej ilości czasu i modlitwy, i z radością sama do niej wracam. Z radością co jakiś czas zaglądam, czytam. Nawet wczoraj usiadłam i przeczytałam jeszcze raz rozdział Niewiasta Eucharystii, bo nie mogłam się oprzeć. Gdybyś jeszcze powiedziała o inspiracjach, o tym, z czego korzystałaś. Przygotowując te książki, pracując nad nią, bo też e, studiujesz teologię. E, magisterka twoja też będzie poświęcona Eucharystii. Elementy semickie w liturgii Eucharystii po Soborze Watykańskim II, w temat mojej pracy magisterskiej. Z, e, raczej e, może będzie zmodyfikowany trochę w brzmieniu, ale, ale tak, e, tak, taki jest za, zakres pracy naukowej w temacie e, pracy magisterskiej. E, czym się inspirowałam przede wszystkim oficjalnym nauczaniem Kościoła? To było dla mnie najważniejsze, czyli y, posiłkowałam się niektórymi objawieniami prywatnymi typu siostry Faustyny czy typu Kataliny Rivas. Ale to były takie maleńkie elementy, y, bo czasem szukamy w miejscach, które nie są przeznaczone do tego, żeby odkrywać Eucharystię. A zapominamy o pięknie nauczania Kościoła katolickiego. Zafascynowałam się nauczaniem ojców Kościoła. Niebywałe, co potrafimy znaleźć u ojców Kościoła, ale też y, mamy dokumenty papieskie, dokumenty Jana Pawła II, Benedykta XVI dotyczące Eucharystii, dokumenty soborowe Soboru Watykańskiego II, y, y, też y, lektura Eklezja de Eucharystia przyniosła tytuł. Ktoś się śmieje ze mnie, jak mówię, że ktoś ci podyktował tytuł? Ja mówię Jan Paweł II. Bo ile mieliśmy dyskusji na temat tytułu? Jaki tytuł? Czy science best fiction? No bo tutaj literatura science fiction, a tutaj mamy coś, co się dzieje zawsze na naszych oczach, a czasem tego nie zauważamy, a szukamy gdzieś po literaturze fantastycznej. No i przeczytałam Eklezja de Eucharystia i modlę się o ten tytuł. I normalnie słyszę w uchu: kosmiczna celebracja. Ja tak mam czasem ze świętymi, możecie puknąć mnie w głowę, że jestem nienormalna, ale skoro Kościół mówi, że jest obcowanie świętych, no to się dzielę tym obcowaniem świętych. I mówię, ale ja nie Pawle II, przecież to niepoprawne teologicznie. Mówię, nie, to, to, to jest skrót myślowy. A on mówi, tak, skrót myślowy od kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Ja mówię, i tak może zostać? Tak, bo ci, którzy rozumieją, co to jest kosmiczna, nie rozumieją, co celebracja, i może szukają właśnie po filmach science fiction, to może sięgną przez przypadek y, po tę książkę. Mówię, no dobrze, niech będzie. I tak zostało. E, Ojcześ Big, nie wiem. E, Patrycja, jak się do niej ojciec zgłosił, była e, dopiero na pierwszych latach studiów. E, skąd to zaufanie do tak młodej autorki, do e, też do kobiety, w tym, że pisała o tak dużym, ważnym, głębokim temacie, trudnym, jak Eucharystia. Czy zaufanie wzięło się stąd, że no, słyszałem, jak mówi o Eucharystii. Czyli y, ja na przykład też, tak jak Patrycja mówiła, że kilkadziesiąt książek przeczytałem Eucharystię, ja też ich bardzo dużo przeczytałem. I <laughs> czasami jest tak, że ktoś ma dużo przed nazwiskiem różnych tytułów, a przez książkę nie da się przebrnąć albo nie skorzysta się z niej. Natomiast jak ktoś jest świadkiem, no to wiadomo, że może nawet mieć wykształcenie podstawowe, albo bez tego wykształcenia, a powie w taki sposób, no, że ludzie chcą słuchać i będą słuchać z otwartymi ustami. I tak właśnie było z Patrycją, że ja słuchałem tego, co mówiła z otwartymi ustami. No i, i to spowodowało, że, że od razu zapałem miłością, że tak powiem, do tego, żeby przekonać ją, zachęcić, sprowokować do tego, żeby coś napisała. Proszę jeszcze opowiedzieć o samym procesie wydawniczym, o, o formie. Książka jest wydana raz ilustrowana, w twardej, miękkiej okładce. Też jest cena bardzo niska. Dla kogo jest ta książka? Dlaczego zdecydowaliście się, się tak, jakby tanie oddawać? Czy ja mogę powiedzieć trochę od Adama Jewy? Oczywiście, proszę bardzo. <noise> Toż znaczy jest taka sprawa, że ta książka, ona jest pokłosiem skutkiem czegoś, co wcześniej się zaczęło. Ja od... Tak, przepraszam, że taką wycieczkę osobistą dam, ale to może też ułatwi zrozumienie tego, co powiem i co później jeszcze z tą książką dziać się będzie. Otóż jak byłem w czwartej klasie szkoły podstawowej, to pamiętam, kupiłem za własną oszczędności pierwszą książkę. I ta pierwsza książka to był rocznik statystyczny, gdzie były same cyfry. Kochałem wtedy matematykę, z później nie zdałem matury, dosłownie. I miłość do, miłość do książki tak się mocno rozpoczęła, tak się, tak się rozwijała, że w zasadzie poza książkami świata nie widziałem, dosłownie. No i kiedy przyszedłem do zakonu, to zawsze albo biblioteka, albo księgarnia, albo wydawnictwo zakładanie i 11 lat temu Pan Bóg dał mi taką łaskę podczas jednych rekolekcji, na których byłem, które głosiłem, łaskę zakochania się we mszy świętej. No, i to spowodowało, że zacząłem głosić Słowo Boże, a od pierwszego roku kapłaństwa głosiłem tylko na temat mszy świętej, dosłownie tylko na ten temat, i po kilku latach, trzech czy dwóch nawet, zrodziła się inicjatywa właśnie taka, żeby wydać, żeby stworzyć wydawnictwo, które będzie wydawało książki na temat mszy świętej. No i przełożenie o dziwo, bo u nas było wydawnictwo w zakonie i cały czas jest. Ale przełożeni ku mojemu zaskoczeniu zgodzili się na powstanie nowego wydawnictwa, właśnie Inicjatywa Ewangelizacji na, na Szczyt. No i to, to wydawnictwo od samego początku ma taki profil wydawania książek o Mszy Świętej. I te książki są wydawane w taki sposób, że w ciągu pięciu lat wydaliśmy 30 tytułów. Ale szukamy ciągle takich tematów nowych, których nie ma w Polsce. Na przykład niedawno wydaliśmy książkę o milczeniu w liturgii. Teraz wydajemy książkę na dniach prawie że yy, Biblijny, spacer po mszy świętej. No też nie ma takiej książki. I wielu, wielu innych takich tematów, które są zupełnie niszowe, no nie było takich książek. I też zamarzyłem sobie, bo też nie ma książki, która byłaby świadectwem człowieka, który kiedyś Uczestniczył we przy świętych jako taki letni katolik, a teraz ją kocha i jest ona dla niego najważniejsza w życiu. No i Patrycja idealnie się do tego nadawała. Także nie dość, że, że historię życia ma taką, jak wiemy, bardzo nietypową, no to jeszcze potrafi mówić słowo i potrafi, okazuje się, fantastycznie pisać. I dlatego, dlatego była taka, był taki pomysł. Natomiast też chcielibyśmy uprzedzić, bo może może to państwo też zachęci do tego żeby jeszcze tym tematem się zająć bo ta książka rzeczywiście ma obecnie dwie edycje pierwsza edycja to taka klasyczna w twardej okładce w formacie takim nietypowym, troszkę kieszonkowym, trochę większą od kieszonkowego, ale elegancko zrobiona, w miarę elegancko, bo tak nasze wydawnictwo ma taką, takie podejście, żeby poziom podwyższać ciągle wydawanych książek. Natomiast drugą, drugą edycję zrobiliśmy w takiej oprawie zintegrowanej, czyli taka bardzo ek ekskluzywna, i dołożyliśmy jeszcze do tego takie dwa dodatki w postaci, no właśnie, pocztówka z najpiękniejszym rysunkiem, który jest w środku wersji. Kolorowej i modlitwą Patrycji, która to modlitwa jest taką zachętą dla czytelnika, żeby on przed y, czytaniem książki. Jednak pomyślał trochę, że to nie jego wiedza którą posiądzie z książki spowoduje rozkochanie się wam przy świętej tylko działanie Ducha Świętego a tutaj wiadomo że przez to może może to działanie Ducha Świętego być intensywniejsze. I drugi taki dodatek to w postaci to taki plakat, który jest też tą samą wersją tylko powiększoną tej pocztówki dla kogoś kto uważa, że można gdzieś tam zawiesić sobie to, żeby, żeby ta Maryja też była w bliskości i żeby sobie uświadamiać, że, że, że chodzi właśnie o tę jedność, bliskość też wobec niej. Przygotowujemy wersję tej samej książki, taką rozszerzoną jeśli chodzi o ilustrację. Mamy rewelacyjnego rysownika, który tutaj został na początku przywołany. W połączeniu z Patrycją robią rzeczy naprawdę znakomite, także już są przygotowania do tego, żeby zwiększyć o 100% ilość ilustracji, czyli do każdego rozdziału będzie dodatkowa ilustracja, będzie ich dwa razy więcej w sumie niż teraz. Trzecia edycja książki to będzie książka w formie takiej miniaturowej, kieszonkowej, dosłownie kieszonkowej, czyli format maksymalnie B6, a może nawet A5, może A6. I czwarta wersja, czwarta wersja to będzie wersja kolorowa, taka trochę prezentowa, taka dla tych, którzy chcieliby na prezent komuś coś naprawdę bardzo wysokich lotów od strony i zewnętrznej, i wewnętrznej ofiarować. A od czwartej, piątej mogę też powiedzieć, czy nie? A czy ja o nich pamiętam? pamiętam Proszę to, mówić. Jest, jeszcze jest w planach i myślę, że to niebawem się ukaże, na pewno w przyszłym roku. Jest taka propozycja jeszcze, żeby zrobić piątą wersję w postaci... Okładki 3D. 3D. No to obecnie w Polsce, jeśli chodzi o książki katolickie, to chyba tylko jedna książka była, czy dwie wydane w ten sposób. A chodzi o to, żeby też ściągnąć tych ludzi, którzy. Znaczy zachęcić do czytania tych ludzi, którzy akurat dla nich ten element jest prowokujący, ten element jest wystarczający do tego, żeby sięgnąć po książkę, tym bardziej, że te książki są, tak jak powiedziano, bardzo niskie. Nasza działalność nazywa się inicjatywa ewangelizacyjna i jednym z elementów ewangelizacyjnych tej działalności jest właśnie cena niska. Gdyby ta książka była wydana przez inne wydawnictwa, to kosztowałaby pewnie 40 zł, a my ją sprzedajemy za 25. Także to jest też taki sposób też docierania do ludzi, którzy, którzy robią na przykład tak jak niektórzy w tym gronie że kupują większą ilość i rozdają, albo proponują innym czytelnikom. Także to jest, to jest taka formuła tutaj tej naszej działalności. Bardzo dziękuję. Ksiądz był jednym z pierwszych czytelników też czytał książkę jako ideolog i wykładowca poważny katolickiej akademii i też jako duszpasterz. Ksiądz jest proboszczem, aktywnie działa, działa pastersko Co tam dla księdza było inspirującego, a może coś było niepokojącego? Wszystko było bardzo ciekawe. Ja przeczytałem w półtora dnia prawie, ale to były wakacje. Miałem trochę wolnego czasu i no, czytałem z ogromnym y, wzruszeniem. Po tylu latach kapłaństwa ta książka, ten język, bo to jest zaleta tej książki język. Świeżość. Patrycja jest odkrywcą. I ja tutaj szedłem krok za nią, krok w krok za nią, mimo że od strony teologicznej wszystko to znałem, rozumiałem. To na nowo zaangażowałem też całą swoją sferę uczuciową. To było dla mnie przeżycie również, przeczytanie tej książki. Dlatego czytając od razu, starałem się myśleć, komu by ją dać, żeby poszerzyć krąg tych, którzy doświadczają takiego świeżego spojrzenia na Eucharystię. No, i pomyślałem sobie, że jak tylko wrócę z wakacji, to na pierwszym spotkaniu Rady Parafialnej, która liczy sobie 35 osób, wszyscy dostaną w prezencie. Później pomyślałem o tym, że Katecheci, koniecznie katecheci, 25 osób też dostali. Wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, było spotkanie z Katechetami, ja no tak grzecznie, delikatnie zapytałem tylko, czy, czy przeczytali. Większość przeczytała i no, wyrazy wielkiego zachwytu i wdzięczności. I uważają, że ta książka jest bardzo potrzebna. Rozdałem także tę książkę w Instytucie Służebnic Maryi, pań, które żyją tak na sposób życia konsekrowanego, zakonnego, i one już są po tej lekturze, i są także i wdzięczne, i na nowo, jakby odkryły Eucharystię. No, to tyle. I jeszcze dalej będzie ta akcja się toczyła, dlatego że spotykam się z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, przygotowuję ich do tego wydarzenia wielkiego, rodzinnego i na pierwszym spotkaniu pierwszej grupy będą następne. Już zgłosiło się kilkadziesiąt osób, które są gotowe przeczytać. No, myślę, że to jest ogromna potrzeba. To są już ludzie czasami bardzo indyferentni religijnie. Nie praktykują i to jest nieraz bolesne odczucie, że przychodzą, żeby przygotować dzieci do pierwszej komunii, sami nie praktykują, nie chodzą, prawda? Nie rozumieją istoty Eucharystii. To czasami jakoś tam intuicyjnie, może troszeczkę. I myślę, że ta książka jest właśnie szczególnie dla nich, dla tych rodziców dzieci pierwszokomunijnych, żeby się rozmiłowali, żeby umieli wprowadzić dzieci w to wielkie misterium. To jest kosmiczna celebracja, bo rzeczywiście Eucharystia dzieje się poza czasem. Nie jest wspomnieniem, ale jest uobecnieniem. Dla Pana Boga nie istnieje czas, dla tych, którzy przeszli wieczność, nie istnieje czas. Jest wieczna teraz, jest wieczna komunia i wieczna liturgia, piękna liturgia. Jak jako nietolog? Jako y, prosty czytelnik, y, odebrałeś tę książkę, co dla Ciebie tam znaczy, co było dla Ciebie inspirującego w niej, co Cię zaciekawiło? Szanowni Państwo, no, nie ulega wątpliwości, że y, bardzo mi miło tutaj znaleźć się w gronie osób, które mają y, dużo wiedzy i wykształcenie w kierunku teologicznym. Ja y, ze swojej strony mogę y, Pochwalić się tym, że działając w młodości w grupie teatralnej, która bardzo dużo czerpała z teatru, teatru Mundim, teatru Żywego Słowa, teatru rapsodycznego, nasza grupa teatralna działała w Krakowie i my, jakby, chłonęliśmy w swoim działaniu twórczość księdza Józefa Tischnera dzięki świętej pamięci pani Annie Osławskiej, która wtłaczała w nas ten teatr z takiego bardzo. Filozoficznego, duchowego, duchowego punktu widzenia. Cieszę się, że miałem okazję spotkać się nie tylko z Patrycją, ale także z jej książką, ponieważ czułem się tak, czytając te, te pozycje, jakby ktoś razem ze mną w moich myślach. Przechodził przez, przez, przez mszę świętą, która jest przecież dużym przeżyciem jest dużym uniesieniem duchowym, każda, każda msza z osobna. Natomiast nieraz muszę się przyznać, że y, 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 może trochę tak jak ojciec y, Zbigniew powiedział, przechodziłem przez mszę jak taki letni katolik. Y, przy czym byłem przekonany, że y, moje y, duchowe przeżycia są jak najbardziej na miejscu. To znaczy y, moje, moje, moja modlitwa zanoszona do Boga zawsze wydawała mi się bardzo y, jakby zgodna z tym, y, z, z całą resztą osób znajdujących się w kościele. Myślałem, że ten rytuał jakby przechodzimy wspólnie, tak jak, tak jak to powinno być. Natomiast, właśnie tutaj sobie uświadomiłem, że jest wiele pytań, które jeszcze mogę sobie zadać wiele kwestii, które nie były dla mnie do końca jasne a dopiero właśnie kosmiczna celebracja uświadomiła mi wiele, wiele tych rzeczy. I. Czytając tę książkę, traktowałem ją trochę jako taki przewodnik. To znaczy, czułem się tak, że Patrycja jest obok mnie, trzyma mnie za rękę i mówi mi, słuchaj, właśnie te pytania, które ty sobie zadajesz, to tutaj ja ci je wszystkie wyjaśniam. I bardzo się cieszę, że na, te, na tę książkę natrafiłem, bo rzeczy, które wydawały mi się oczywiste, wcale takie nie są, co mi pozwalało, pozwala jeszcze bardziej docenić... Poszczególne części mszy świętej i z perspektywy takiej właśnie katolika, który przychodzi w niedzielę do kościoła i po prostu uczestniczy w pięknym, w pięknej mszy. Teraz dzięki temu mogę dużo lepiej rozumieć, rozumieć poszczególne części tej mszy świętej. A gdybyś jeszcze podał jakieś przykłady rzeczy, które ci zaskoczyły, na które spojrzałeś inaczej. No. Y Przede wszystkim zastanawiałem się też w ostatnim czasie, ponieważ e, między innymi także w związku z pandemią, e, ja generalnie spędzam dosyć dużo czasu z moją e, wspaniałą kochaną 97-letnią babcią w Tarnowie, babcią władzią. E, I nieraz nam się zdarzyło na przykład e, siedzieć przed, e, przed telewizorem, to znaczy oglądamy codziennie przez babcią rano o 7. No i e, no i właśnie często zastanawiałem się, to znaczy, jak, jakie znaczenie ma to, że ja teraz oglądam tutaj muszę z babcią, a nie jestem w kościele, czy jednak nie powinienem, jeżeli mam taką możliwość do tego kościoła i tak się osobiście udać, a tutaj tylko towarzysze, jakby babci, w tym, że po prostu ona już ma do tego prawo, żeby, żeby, żeby ten, ten obrzęd jakby sprawować jednak już, już w komforcie swojego domu, no bo nie ma takiej możliwości, żeby już wyjść do kościoła, prawda? Tutaj w, w, oczywiście moment podniesienia, który, który jest bardzo kluczowym w Mszy Świętej. E, zrozumiałem, e, to znaczy, zrozumiałem też dlaczego. Jest, jest wiele takich, takich, e, takich sytuacji, jak, jak podanie sobie dłoni, jak znak pokoju, jak takie proste, nawet gesty wykonywane podczas Mszy Świętej, które człowiek. E, gdzieś po prostu nauczył się tłumnie je wykonywać te gesty były wykonywane automatycznie natomiast tutaj w końcu można było sobie uświadomić jakie one mają znaczenie i skąd się właściwie biorą także no jest naprawdę wiele wiele takich podrozdziałów pod które można by analizować i, i myślę że każdy człowiek który uczestniczy w, w, w mszach świętych będzie mógł sobie też na pewno przynajmniej jedną jak nie dużo dużo więcej rzeczy wyjaśnić tak dla samego siebie po prostu Dzięki. Patrycja, gdybyś powiedziała jeszcze o roli Maryi w tym projekcie, bo i na plakacie dodanym do wersji premium jest, jest Maryja i tam też w treści mocno zaznacza się obecność. Opowiedz proszę. Nie mogłam się oprzeć. Maryja jako niewiasta Eucharystii, Eklezjada de Eucharystia, Jan Paweł II, Święty Jan Paweł II, mam wrażenie, że ten tytuł się nie przebił w tamtym czasie, kiedy Jan Paweł II o Maryi pisał i to nie była moja decyzja, że Maryja jest w tej książce tak obecna, to była jej decyzja. Pamiętam, chodziłam pandemicznie w róża, z różańcem po pokoju, bo nie można było wyjść na zewnątrz, 22 z groszami i stanęła mi przed oczami Maryja jako niewiasta Eucharystii, w parametrach słowa z Apokalipsy. Jeszcze wtedy nawet nie było Michała, nie było wybranego ilustratora. Ja wiedziałam, że musi być Maria jako niewiasta Eucharystii. Nawet zastanawiałam się, czy nie będzie na okładce. I jak już pojawił się ilustrator, to rozpisałam mu tylko w parametrach słowa to, co zobaczyłam wtedy na modlitwie. I tak powstał ten plakat, ta ilustracja właśnie Maryja jako niewiasta Eucharystii, tylko i wyłącznie na bazie parametrów z słowa z Apokalipsy, tak jakby warstwa po warstwie, ale to co, co do czego nie miałam, to świadomość o czym też ojcowie Kościoła pisali, nie tylko Jan Paweł II, wielu teologów o tym pisało, ale jakoś zapominamy, szukając po objawieniach Maryjnych. Tutaj Maryja się pojawiła, tam się pojawiła. Każdy by tak chciał tę Maryję spotkać. Dlaczego ona przyszła do tego człowieka, a nie do mnie? Nie ma możliwości uczestniczyć w Eucharystii i nie spotkać Maryi. Szukamy nie wiadomo gdzie, a Maryja jest podczas każdej mszy świętej i była od początku. To ona pierwsza przyjęła słowo w swoim łonie, gdyby ta młodziutka Żydówka powiedziała nie Gabrielowi. Nie byłoby tej książki, nie byłoby Eucharystii, nie rozmawialibyśmy dzisiaj. Nie byłoby chrześcijaństwa. Zapominamy o tym często. Gdyby nie, nie przyniosła nam Pana Jezusa, gdyby, nie powie, gdyby wtedy powiedziała nie. I była od początku, ona poczęła słowo, ona je zaniosła ludziom, a ona była pierwszą uczennicą, ona była wśród apostołów, uczestniczyła i w Wieczerniku była podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli... To, co mówimy, co jest kosmiczne, co jest właśnie uniwersalne, to, co się dzieje, co ksiądz Henryk mówił, poza czasem, podczas każdego przeistoczenia, uobecnienie, które następuje, my się przenosimy do wieczernika. Wcześniej, święty, święty, święty mówimy ze świętymi, z aniołami i też z Maryją, przecież. Jeżeli ona była w wieczerniku, no to jeżeli przenosimy się do wieczernika podczas każdego przeistoczenia, to Oprócz tego, że mamy naokoło siebie skołowanych apostołów, bo oni nie do końca jeszcze wiedzą, co się dzieje, to mamy i Maryję. Dalej idąc, Maryja była uczestniczką pierwszych eucharystii, też już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Przecież uczestniczyła przy zesłaniu Ducha Świętego. Czasem ciężko się w, tak jakby wejść w jej serce, ale spróbujmy. Spróbujmy może dla siebie. Co Maryja, podczas gdy Piotr, Jan, Jakub mówili, bierzcie, jest, jest to jest ciało moje, to jest krew moja, co ona czuła? Przecież oni y, zmieniali, za sprawą ducha świętego, przez ich ręce przechodził Pan Jezus i ona przyjmując komunię świętą, przyjmowała na nowo to słowo. I to się dzieje podczas każdej mszy świętej. Y, nie mogę się oprzeć. Też y, y, jak dowiedziałam się o tym, czym było. Były chleby pokładne, czyli chleby oblicza, lechem hafanim, czyli chleb twarzy, chleb oblicza, składane w świątyni jerozolimskiej. To zrozumiałam, czym był stół chlebów pokładnych. Chociażby to, że wcześniej, ile razy mówimy, że Maryja jest arką przymierza. No bo rzeczywiście, co było w arce przymierza? Laska Aarona czyli kapłaństwo, poczęła w sobie kapłana, najwyższego kapłana. E, tablica przymierza poczęła słowo, miała w sobie w słowo. E, dalej trzecia rzecz, cpan z manną, czyli pokarm na życie, który był udany na pustyni, a tutaj mamy w Maryi słowo, m, chleb, który mamy na, na życie wieczne. No i powiedzmy ten tytuł znamy, chociażby z Litanii Loretańskiej, ale dalej mamy Maryję, jaką jest Arka Przymierza, jest menora, Menora, która um, zawsze stała przy chlebach pokładnych, chlebach oblicza, gdy były one już po konsekracji, bo trzeba użyć tego słowa, bo to nie było poświęcenie jak e, przedmiotów, jak na przykład jajek na święta, tylko to było, były te chleby konsekrowane, kadoż, bo, e, święte. Um, I Maryja e, stoi przy panu Jezusie, jak ta płonąca menora, która świadczy o tym, że. Jest Bóg obecny w swojej świątyni, jak ta wieczna lampka. Ale pamiętam, że jak pisałam ten rozdział, mówię, no to skoro w świątyni jerozolimskiej w namiocie spotkania były trzy najważniejsze przedmioty, czyli menora, stu chlebów pokładnych, jarka przymierza. A skoro Pan Jezus powiedział w Samarytance przy studni, że. Pamiętaj kobieto, zaprawdę powiadam ci, nie tutaj będzie, nie na tej czy na innej górze będzie sprawowany kult tylko w duchu. To myślę, skoro Pan Bóg Mojżeszowi wskazał te trzy przedmioty jako ważne, one są najważniejsze do sprawowania kultu, to ja muszę być wyposażona, jako osoba ochrzczona też moje serce musi być wyposażone w te przedmioty. Skoro ja jestem wyposażona, to Maria pewnie pierwsza. I sobie myślę, no a gdzie jest ten stół chlebów pogładnych? Mówię, no Gdzie? Gdzie ja go mam? I wtedy na modlitwie zobaczyłam Pietę, Maria z Panem Jezusem na rękach, z dorosłym, ściągniętym z krzyża, zdjętym z krzyża. Mówię, no tak, te dłonie to jest tu chlebów pokładnych. I ona jako pierwsza z nas ludzi została wyposażona w to wszystko. Nie, y Mówię, nie mogę przestać, też wiem, że i mi przyszła ta myśl do głowy i wielu innym artystom w tym samym czasie na świecie. W Polsce pan Drapikowski też, też ma, ma ten wizerunek, też jemu się pojawił w głowie też na modlitwie, najpewniej. Nie wiem, ksiądz się z nas, panem Drapikowskim, może, może ksiądz powiedzieć, bo ja nie dopytywałam, ale wiem, że też w wielu, wielu innych miejscach na świecie, zupełnie niezależnie, w krajach misyjnych, Pojawia się wizerunek Maryi jako niewiasta Eucharystii. I to, co Biskup Mazur, jak zobaczył te Mazur, jak zobaczył ten obrazek, mówi Maryja czegoś od nas chce. Ona się upomina o swój kult. Opomina się o coś swojego podczas Eucharystii, jako niewiasta Eucharystii. Wiadomo, że ona nie przyćmiewa. Ona zawsze wskazuje, jak na jasnogórskim obrazie na syna. Ale. O coś chodzi. Nie potrafimy jeszcze rozeznać, więc będziemy się modlić. O co chodzi właśnie z tym wezwaniem Maryi jako niewiasty Eucharystii. Też w książce zdarza się być krytyczną Tobie i względem celebransów, czasem uczestników. Odnosisz się też do różnych kontrowersji. Nie obawiałaś się, że nie wiem, zrazisz do siebie czytelników? Nie. Nie, dlatego, że ja się trzymam bardzo mocno ortodoksyjnej nauki Kościoła katolickiego. Nie wchodzę w objawienia prywatne i w przeróżne dziwactwa. Jestem pod tym względem terrorystą. Jak to mówią wśród teologów, jest takie powiedzenie: jaka jest różnica między liturgistą a terrorystą? Wiesz? Z terrorystą można negocjować. Zgadza się. Więc nie obawiałam się tego, ponieważ też Jan Paweł II pisał, że. Teraz będę parafrazować jego słowo, bo nie przytoczę dokładnie cytatu, ale że nie trzymanie się przepisów liturgicznych świadczy o braku miłości do kościoła. Więc dlatego bardzo mocno tego pilnuję, dużo o tym mówię, bo to nie wynika z rubryk, jakbyśmy powiedzieli po soborze trydenckim. To nie chodzi o rubryki, tylko chodzi o miłość. Jeżeli ja uważam, że wiem lepiej od Kościoła, to z założenia stawiam siebie ponad Kościołem. Jak stawiam siebie ponad Kościołem, to nigdy Panu Bogu się to nie podoba. Po prostu. Dlatego się nie bałam, jeżeli ktoś mnie za to nie lubi, to zapraszam na Pierwszy tam początek książki, książka ma imprimatur, czyli wszystko jest zgodne z nauczaniem kościoła katolickiego. Jeżeli, jest nie, jeżeli się tobie, mój drogi, nie podoba, to nie pretensje do mnie, tylko do, do Pana Boga, że Kościoła nie wyposażył w lepszą wiedzę niż, niż Ty i że Ty dostałeś jeden, w lepszą wiedzę. Tak, jestem pod tym względem bardzo radykalna i nie pozwalam na różne dziwactwa. E, papież Benedykt uczył, że. To, to, czego doświadczamy na Eucharystii, w czym bierzemy udział, właśnie ofiara, to doświadczenie też radykalnej miłości Boga, który się daje, nie powinno zmieniać tylko nas indywidualnie, tylko na nas udziaływać, ale też na świat, w którym żyjemy, przez nas, na to, jak działamy w społeczeństwie. Jak patrzycie Państwo na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, w naszym społeczeństwie, do czego uczestników Eucharystii może mobilizować, inspirować to doświadczenie uczestnictwa w mszy świętej? Od księdza byśmy zaczęli. To dokument Soborowy o Liturgii mówi, że Eucharystia rodzi Kościół, czyli wspólnotę. Jest komunią osób, ale też komunią osób ludzkich z osobą Boga. Z Bogiem Trójjedynym. Więc nie wyobrażam sobie dzisiaj tej naszej skomplikowanej rzeczywistości bez tego, co rodzi nieustannie Eucharystię. Ona nieustannie, wbrew pozorom, może nie tak spektakularnie, ale ona łagodzi wszystkie te napięcia i spory, bo na Eucharystii spotykają się ludzie różnych partii, różnych barw politycznych i jest wiele takich momentów, kiedy muszą jakby wyjść poza te wszystkie gorsety, schematy, ideologie i uznać, że stoją jak dzieci przed ojcem i że są braćmi i siostrami. To jest nie do wyobrażenia dar i powinna rodzić się zawsze wdzięczność z tego, że możemy uczestniczyć. W Eucharystii żona jest trwa, bo przecież dokonuje się nieustannie to misterium naszego zbawienia. Chrystus w każdej Eucharystii umiera konkretnie za moje, Twoje i innych grzechy, dla nas ciągle zmartwychwstaje staje i z nami dzieli się swoim życiem, i z nas tworzy ciągle jedno, tak jak ten chleb, który z wielu się składa, tak my y, jesteśmy ciągle włączeni w to mistyczne ciało Chrystusa, stajemy się jedno i jest to zapowiedź, proroctwo, bo przecież te wszystkie właśnie plemienne spory partyjne, wszystkie takie rozrzeżone gorączki, to wszystko przeminie, tak jak wiele razy w historii. To wszystko jest niewieczne, a my jesteśmy obywatelami wieczności. Dzięki Eucharystii ona nas przenosi właśnie w ten wymiar nadprzyrodzony, poza doczesność. Czyli jedność, Eukarystia, czyli nas świadkami jedności i też inspiruje do tego, żeby ją otworzyć dookoła. Co byś powiedziała? Jedność to jest słowo, które bardzo lubię. Jedność. Dzisiaj szatanowi udało się zrobić coś, co, z czego on skacze do sufitu z radości. W momencie komunio, czyli największego zjednoczenia, katolicy się kłócą. Na rękę, do ust, na kolana, na, na stojąco. Moi drodzy, jeżeli e, ktoś sobie zdaje sprawę z tego, czym jest komunia święta, ten spór jest bez sensu. Ponieważ, jeżeli ja przystępuję do komunii świętej, to z tą sąsiadką, którą oceniam, bo przystępuję inaczej, ja wchodzę w absolutne zbliżenie którego nie ma nigdzie indziej na świecie. Nie da się go z niczym innym przyrównać. Ba, ja wchodzę w taką komunię nie tylko z moim Panem Jezuskim, jakby co po niektórzy chcieli, z całym Kościołem. I z tymi ludźmi, których oceniam, i z tymi, których uważam za profanów. Tak na marginesie warto powiedzieć, że nie można sprofanować Pana Jezusa, jak się go nie chce sprofanować. Profanacja jest świadomą decyzją, że chce sprofanować postacie eucharystyczne. Nie ma możliwości sprofanować Pana Jezusa nawet, jak się upadnie w momencie, gdy tego zrobić nie chcesz. To jest niezrozumienie pojęcia. I jedność. Tak, z jednej z tymi, którzy są w wieczności. To nam wybrzmiewa przy modlitwie eucharystycznej. gdzie Czym się różni modlitwa w, y, wiernych od modlitwy wstawienniczej podczas y, y, modlitwy eucharystycznej? Przy modlitwie wiernych my wstawiamy się za całym światem, za całym kosmosem. Przy modlitwie wstawienniczej w modlitwie eucharystycznej, czyli po przeistoczeniu przed, przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, czyli o ten moment chodzi wcześniej, y, my się wstawiamy. W jakichś konkretnych intencjach, za konkretnych ludzi, ale z całym kościołem, z całym niebem. I to jest niebywałe. I co jest jeszcze, podkreślę jedność. Mam nadzieję, że ja za to źle nie skończę, ale o tym też jest w książce, i to jest coś, czego ja bym bardzo chciała dożyć. Jedność, ta jedność, której nie mamy widzialnie, mamy niewidzialnie z kościołami prawosławnymi. I o tym trzeba mówić jasno, tam, gdzie jest pełnia sakramentów gdzie jest następuje przeistoczenie w każdym z tych kościołów podczas każdej eucharystii my się spotykamy przy jednym ołtarzu w niebie o jakże będzie nam wstyd po śmierci jak zobaczymy, że każda Eucharystia przenosi nas przed jeden, ten sam ołtarz i ta sprawowana w cerkwi, i ta sprawowana w Kościele Katolickim, każda, gdzie następuje przeistoczenie, przenosi nas na, do jed, na jeden, po, przy, na jed, przed jeden ołtarz. Dlatego, że to jest jedna Eucharystia sprawowana podczas, poza czasem. Jedna jest Eucharystia. Będziemy się wstydzić po uszy, jeżeli nie załatwimy tej sprawy tutaj, jeżeli nie zrozumiemy, że. Pod względem przystępowania do Komunii Świętej jesteśmy w jedności. To, że jest to poraniona jedność, jest bardzo poraniona, ale z każdym z tych braci spotykam się przy jednym ołtarzu podczas Eucharystii. I to jest moja bolączka. Ja Wam bardzo chciała dożyć interkomunii z Kościołami Wschodnimi. To jest moje marzenie, moja bolączka. Jak nie tutaj, to może tam kiedyś z wieczności to zobaczę, ale. Ale mówię, to jest moim marzeniem i to też wybrzmiewa z tej książki. Tomasz, ojcze, może chcielibyście też coś do, dorzucić. Co, jeśli chodzi o życie w społeczeństwie, robi z nami Eucharystia, do czego mobilizuje? Eucharystia ma w sobie taki potencjał, ja to często ludziom mówię na, przy okazji rekolekcji czy innych spotkań, że ona w zasadzie jest w stanie rozwiązać każdy ludzki problem. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że największym pragnieniem człowieka i to każdego człowieka, pod każdą szerokością geograficzną, no to jest pragnienie miłości. Natomiast tutaj tę miłość dostajemy w takiej dawce, że ona jest zawsze przekraczająca możliwości przyjęcia człowieka. I dlatego y, głównie myślę, że jeden z takich głównych aspektów, oczywiście oprócz tej jedności wspomnianej wcześniej i jeszcze wielu, wielu innych tematów, to jest właśnie ta miłość. Pan Bóg siebie daje człowiekowi w najczystszej miłości. I ta miłość, pulsuje, ona jest. ja Nawet tak w trakcie, jak mówiliśmy o tym, tak mi się skojarzyło, że można by nawet tytuł tej książki zmienić na kosmiczna miłość, bo tutaj w zasadzie chodzi najbardziej o miłość. Jak tłumaczę też ludziom o mszy świętej, tak krok po kroku, czasami to zawsze im mówię, zobaczcie, jest pierwszy element mszy świętej. Tak na skróty, oczywiście, pod strony liturgicznej, to jeszcze zanim dojdzie do. Yy, do pocałunku właśnie o którym chciałem wspomnieć to jest jeszcze i procesja jest jeszcze śpiew niektórzy nawet mówią o dzwonkach i tak dalej wszystko ma swoje znaczenie ale tak od strony katechetycznej żeby zapamiętać i kiedy czasu jest niewiele to zawsze ludziom mówię zobaczcie msza święta rozpoczyna się od pocałunku a czym jest pocałunek no wyrazem miłości i kiedy kapłan całuje ołtarz to on nie całuje stołu tylko całuje Jezusa ale całując Jezusa, to jednocześnie zaprasza nas, czyli każdego uczestnika liturgii, do tego, żeby też pocałował Jezusa. Święci mówią, że tego Jezusa mamy pocałować na zasadzie takiej, że moja dusza ma pocałować duszę Jezusa. I teraz ten pierwszy pocałunek, który ja składam, jakby na obliczu Jezusa, przez kapłana, który całuje Jezusa w tym ołtarzu, to jest dla mnie zachęta do tego, żebym ja tę czułość i miłość, którą okazuję innym, czerpał z tej miłości, która jest tu, boska, nieskończona. Ona jest niezgłębiona i niewyobrażalna. I taki zobaczcie, taki jeden detal tylko, który czasami jest takim, że, taki, że ludzie nawet nie zauważają tego pocałunku, on w sobie zawiera tyle głębi, że to dosłownie w żadnej ludzkiej głowie, nawet anielskiej, nie mieści się. A to jest dopiero początek. A tam dalej będzie jeszcze coś więcej, jeszcze coś głębiej, jeszcze coś pełniej. Dlatego dla mnie na przykład to kończąc jakby tę wypowiedź w kontekście tego pytania, to jest właśnie to, że że Eucharystia ma w sobie moc rozwiązania każdego problemu człowieka, i to od strony zewnętrznej, i zewnętrznej, duchowo i materialnie, pod warunkiem tego, że odkryje, zakocha się i odkryje, odkryje to, że, że tu jest miłość w nadmiarze, która czeka na przyjęcie. Dziękuję bardzo. Tak, ja też pozwolę sobie jeszcze dodać od siebie. Że do mnie generalnie dociera takie spostrzeżenie, ponieważ nieraz podczas Mszy Świętej też miałem sam do siebie pretensje o to. To znaczy, czułem wielokrotnie strach przed Panem Bogiem i też potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć, jeżeli to też dobrze interpretuję, że Pan Bóg jakby zachęca mnie, nas do tego żeby właśnie przedstawić mu jak najlepszą wersję samego siebie i żeby, żeby cieszyć się żeby jakby cieszyć się tą jednością e, społeczeństwa wewnątrz kościoła tego, że ja zawsze sobie powtarzam przez całe życie, że do nieba przecież pójdę z braćmi i z siostrami, tak? Także to nie jest tylko tak, że jak ja się będę jak będę grzeczny, będę się dobrze zachowywał, to, to będę miły panu Bogu, tylko e, no ważne jest to też jak jak, jak żyję z moimi właśnie braćmi i siostrami I, i, I tak naprawdę chociaż... Y, y, jeżeli często miałem sam do siebie jakiś takie właśnie, jakiś żal, jakieś, jakieś takie, takie wewnętrzne potyczki, to tutaj zrozumiałem, że, że, że mogę sobie na to pozwolić właśnie w tym momencie, w którym biję się w piersi i mówię: moja wina, moja wina, moja wina. a Tak naprawdę to, to cała Msza jest wielką radością i wielkim, wielkim takim e, wyniesieniem tej miłości, tej wdzięczności do Pana Boga, właśnie. E, no właściwie przez cały czas, i że tutaj jest miejsce na to, żeby, żeby, żeby dzielić się i cieszyć się tą radością z przeżywania, z przeżywania Eucharystii, z przyjmowania Pana Boga w postaci chleba i wina. I że jest to miejsce przede wszystkim na, na radość. Bardzo dziękuję. Czy Państwo może mają jakieś pytania, albo chcieli się podzielić jakąś refleksją? To jest na to teraz czas? Proszę bardzo. Redakcja misji dzisiaj, papieskie działania misyjne. I ja mam pytanie pierwsze dotyczące symboliki okładki o, o, z prośbą o wyjaśnienie, a drugie, jak Pani by zachęciła młodego człowieka, który do uczestniczenia w Eucharystii? Pierwsze pytanie, symbolika okładki. Okładka została wybrana z innych ilustracji, czyli to jest ilustracja do mm, rozdziału orate fratres, czyli módlcie się bracia, bo moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Nie wiem, po polsku jest bracia? Nie, módlcie się, módlcie się jest po prostu, bo to z łaciny jest wziąte, orate fratres w polskiej wersji jest skrócone. I to jest właśnie ten, ten moment, kiedy nam się otwiera niebo i po malutku. Wchodzimy, mówiąc takim językiem kolekwialnym, do wehikułu przenoszenia w czasoprzestrzeni, którym jest prefacja, i żeby zacząć podróżować poza czas, poza czas i poza przestrzeń. To jest ten moment. Także tutaj wezmę na chwilkę do ręki, jak ktoś się dobrze przyjrzy. Na tej okładce jest bardzo dużo szczegółów. Tu mamy dwóch naszych bohaterów, czyli osoby, które są w kościele, fizycznie są w budynku kościoła. Czasem sobie nie zdają sprawy, co się dzieje tak naprawdę, bo to się dzieje obojętnie, czy one są wierzące, czy nie. To trzeba zaznaczyć, że to jest to, co się dzieje podczas mszy świętej, dzieje się bez znaczenia. Nie ma na to wpływu to wiara uczestników i nawet nie ma na to wpływu wiara Celebransa. Tutaj mamy więcej osób, które są też w tym kościele, ale na tych naszych bohaterach budowaliśmy wszystkie ilustracje, czyli że mamy tę dwójkę. Otwiera się niebo tu już mamy aniołów na naokoło, mamy trójcę Przenajświętszą I często widzimy. Często tak wygląda prezbiterium, że mamy te dwie kolumny, coś się dzieje dalej, tu mamy tabernakulum. Więc to jest takie pokazanie, co się dzieje, czego oczy nie widzą w tym momencie, a co się dzieje naprawdę. To jeżeli chodzi o symbolikę tej okładki, jeżeli chodzi, jak, jak zachęcić. Yy... Młodzież, żeby uczestniczyła w Eucharystii. To pytanie się pojawia często, e, często od kapłanów. I mam mówię bardzo jasno: Wymówcie, co się dzieje podczas Mszy Świętej. Nie uczcie, jak mam się zachować, bo to wyniknie z tego, że będziesz wiedział, co się dzieje podczas Mszy Świętej. Bo jeżeli ludzie by sobie zdawali sprawę z tego, co się naprawdę dzieje podczas Eucharystii, to i mówił o tym najpierw Jan Maria i później Mała Tereska o tym mówiła. Ruchem policja by musiała kierować pod kościołami. Jakby do ludzi w końcu dotarło co się dzieje podczas mszy świętej. Ja nie jestem w stanie przeżyć dnia bez mszy świętej od momentu jak wiem co się dzieje podczas niej. Pamiętam e, dwójkowe ukryte skarby, program w podróży. E, od rana do wieczora zdjęcia, a ja powiedziałam: Ja nie odpuszczę. Ja muszę być codziennie na mszy świętej. I rzeczywiście zdarzało się, że księża w miejscach, gdzie zajeżdżałam, specjalnie sprawowali dla mnie Eucharystię. O 6 rano, o 22, bo ja powiedziałam: Nie przeżyję. Ja zejdę z planu, jeżeli nie będę miała dostępu do mszy świętej. Bo Wiem, co się dzieje podczasem przyświętej. I myślę, że w dzisiejszej dobie, gdzie młodzież fascynuje się właśnie, science fiction, jakimiś tam kosmicznymi rzeczami, uświadomienie trzeba tylko uświadomić. Czyli to, co najważniejsze, jeżeli słuchają nas, oglądają katecheć, zanim zaczniesz katechizować, najpierw ewangelizuj. Nie da się nakarmić nieboszczyka. Człowiek niezewangelizowany, który nie usłyszał Ewangelii, który nie wie, co się dzieje podczas mszy świętej, nie przyjmie nawet najlepszej katechezy, bo on jest trupem. On nie żyje. Nawet jak będziesz chciał najlepsze trufle podać do jedzenia trupowi, on i tak tego nie przyjmie. Trzeba go najpierw ożywić. Najpierw ożywić, później rozkochać, a później nakarmić. I jeszcze dorzucę, jak pani jest z, z misyjnego pisma, to myślę, ojcze, że nie zdradzimy tutaj jakoś mm, czegoś, co nie, jest, co nie wyjdzie dalej. Ze względu na to, że to jest inicjatywa ewangelizacyjna, ze względu na to, że uważamy, że książka jest potrzebna w różnych miejscach, zdecydowaliśmy razem, też z Michałem Matuszakiem, którego tutaj z nami nie ma, ilustratorem, czyli z autorami, że każdy kraj, który będzie chciał tę książkę u siebie wydać, będzie dostawał licencję darmową żeby tylko ta książka mogła się rozchodzić. Prośba jest, żeby z nami być cały czas w kontakcie. My damy osobny wstęp do każdego wydania zagranicznego prosimy też o to, żeby zachować imprimatur, czyli żeby imprimatur było pozyskiwane po przetłumaczeniu od danego biskupa miejsca w tym języku, żeby było wiadomo, że jest wszystko poprawne. Chcemy, żeby po prostu ta książka się rozchodziła. To tak a propos misyjnej działalności, taką podjęliśmy decyzję wspólnie. Ja bym jeszcze dodał, że ta książka ma takie bardzo ważne walory, mianowicie ona jest głęboko zakorzeniona w dokumentach Kościoła. Ona sięga do pism ojców apostolskich, ojców Kościoła. I to jest niezwykle cenne. Jeden z największych konwertytów współczesnych, autor czy założyciel, ponad 300-milionowego kościoła ewangelicznego Ekman z Uppsali. Sądząc, że to właśnie katolicy uprawiają taki kult bałwochwalczy, zabobonny, chciał dociec i chciałby, chciał obalić jakby to wszystko, co jest w Eucharystii. No i postanowił odbyć staranne studia. Pojechał do Jerozolimy, poszedł na biblikum, zaczął studiować dokumenty, najstarsze dokumenty dotyczące Eucharystii, tradycje Kościoła i on przeżył niesamowity wstrząs, który doprowadził do nawrócenia, się nawrócił, przyjął wiarę katolicką, to jest bardzo sławna, głośna konwersja, nawet zebrał tych wszystkich liderów, których szkolił prawda, dla tych kościołów, które zakładał w Azji i w Europie Środkowej i mówi wracajcie do kościoła katolickiego, wracajcie do Eucharystii, to jest źródło życia, tak było od początku, tak to było zamierzone przez Pana Boga i w starym i nowym napisał książkę także o eucharystii w tej chwili zapomniałem tytuł ale napisał ale on napisał troszeczkę inaczej niż Patrycja on adresuje bardziej chyba do protestantów mówi do nich miejcie odwagę miejcie odwagę odnaleźć eucharystię w swoim życiu no to tyle do powiedzenia ta myślę, to wydarzenie to jest z Synekmanem też uświadamia nam współczesnym, jak, jak wielką rolę pełni Eucharystia w naszym życiu. Czy jeszcze może jakieś pytania, refleksje od Państwa? To na tym zakończymy to spotkanie. Bardzo dziękuję przede wszystkim za to świadectwo miłości do Eucharystii. To jest bardzo ważne i budujące. Dziękuję bardzo. My też bardzo dziękujemy. Dziękujemy za Państwa obecność i Liczymy, że, raczej ja tak mówię za nas wszystkich, troszeczkę, że choć jedna osoba skorzysta z czystej książeczki, z tych naszych słów, że choć jedna osoba, a może to właśnie będzie taki lider, który gdzieś skorzysta i nabierze odwagi, żeby wrócić do źródła życia, do Eucharystii. Nie ma życia bez Eucharystii. Bóg zapłaci.